31 dla Federacji. Jubileuszowa gala i najsilniejsza karta flag w historii Federacji. Proszę Państwa, jutro o godzinie 18 w systemie pay-per-view 14 walk. 4 walki zawodowe, 10 walk zawodowych, w tym eliminator do pasa mistrzowskiego. Proszę Państwa, zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie raz na tą galę. Jeszcze raz przypominam, w systemie pay-per-view. Natomiast wracamy teraz tutaj do nas. Oficjalna ceremonia, gala ważenia. Octagon No Mercy 10 Gold Edition. Proszę Państwa, zapraszam bardzo serdecznie do nas włodarzy federacji, czyli Radosława Szumińskiego oraz Piotra Korpusa. Oczywiście włodarzem federacji jest także Paweł Wojtaszak, także witamy jego także serdecznie. Proszę Państwa, sędzią podczas jutrzejszej gali i oczywiście dzisiaj na chwalenie będzie czuwał człowiek o imieniu Arkadiusz Wełna. Zapraszamy bardzo serdecznie. I już za chwileczkę poznamy bohaterów jutrzejszej gali. Już nie możemy się doczekać. Dziękujemy panowie bardzo serdecznie. Zapraszamy tutaj do nas Ring Girls. I rozpoczynamy oficjalną ceremonię ważenia. Proszę Państwa, pierwsza walka w limicie wagowym 63 kg. A zmierzą się w tej walce zawodnicy. Oczywiście jest to karta wstępna. KS Ofensywa. Proszę Państwa, Paweł wniósł na wagę 63 kg 100. Paweł, pozostań z nami, a jego przeciwnikiem będzie zawodnik Klincz Kielce, Mateusz Wolszyński! 61 800. Zapraszam panowie face to face. Oraz oczywiście zapraszam, popatrzcie do kamery. Paweł Lupa versus Mateusz Wosiński. Dziękuję panowie bardzo serdecznie. Druga walka przed nami, karty wstępnej walki półzawodowe 4 pierwsze. A będzie to limit wagowy 61 kg, a zmierzą się w tej walce zawodnik Mdrataleo Sursk. Miłosz wniósł na wagę 61 kg 200. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik grappling Kraków, Kamil Skarjane. Kamil wniósł na wagę 61 kg 400. I teraz czas na face to face. Miłosz Mefert versus Kamil Skaradek. Dziękuję bardzo serdecznie. I trzecia walka karty wstępnej. Przed nami dwóch zawodników, dwóch i pierwszy to zawodnik Warriors Kozie Głowy, Łukasz Niemirski! Łukasz wniósł na wagę 70 kg 100. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik elitarni MMA Team Oborniki Śląskie, Michał Barnowski! Michał wniósł na wagę podobną wagę, czyli 71 kg 100. Czas na face to face.
Proszę Państwa, Łukasz Niemirski versus Michał Borowski. Czwarta walka karty wstępnej przed nami. Proszę Państwa, zawodnik Czechy Fighting Club Ostrawa, Martin Prasny! Martin wniósł na wagę 76,900. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik Rybnicki Ośrodek Walk, czyli Arkadiusz Gąsiorkiewicz! ...76,800. I teraz zapraszam panów na czas face to face. Martin Prasny, Arkadiusz Gąsiorkiewicz. Dziękujemy panowie. I rozpoczynamy teraz ważenie zawodników karty głównej walki zawodowej. Pierwsza walka zawodowa w limicie wagowym 73 kg, a zmierzą się w niej zawodnik Rio Grappling Wrocław, Denis Zaluny! ...72,900. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik sportowego Zagłębia, Kamil Kubasza! ...72,700. Panowie, teraz czas na face to face. Denis Zarówny versus Kamil Kubasiak. Dziękujemy panowie. Druga walka karty głównej w limicie wagowym 84 kg. Zmierzą się w tej walce zawodnicy. Pierwszy z nich to zawodnik Spartan Chorzów, Sebastian Szweda! 85 kg 300, a jego przeciwnikiem będzie zawodnik Rio Grappling Wrocław, Kamil Dołgowski! 84 kg. Sebastian Szweda versus Kamil Dołgowski. Dziękujemy panowie. I kolejna walka. Limit wagowy 84 kg. Zmierzą się w tej walce zawodnicy. Pierwszy z nich to zawodnik Adoga Jim Lemborg Baltic Fighter, czyli Mateusz Pawlik! 84,400. A jego przeciwnikiem będzie fighter Zagłębia Sportowego Sosnowiec oraz Chwałek Team Sosnowiec, czyli Artur Kula! 83,900. I panowie, zapraszam na face to face. Mateusz Pawlik kontra Artur Kula. Dziękuję panowie. I czwarta walka
karty głównej, czyli walk zawodowych jutrzejszej gali, a zmierzą się w niej zawodnicy w limicie wagowym 73 kg. Pierwszy z nich to zawodnik King's Boxing Fighter Nowa Sól, Rafał Koszarski! A jego przeciwnikiem będzie zawodnik Camp Sport Academy Holds, Patryk Heben! Rafał Kosiarski i Patryk Heber. Dziękuję panowie. Kolejna walka, walka w limicie wagowym do 84 kg, a zmierzą się w niej zawodnicy. Pierwszy z nich, Street Autonomii Rzeszów, Bartosz Kwiatkowski! Możecie wróć jeszcze. 84-400. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik Hellhook Namysłów, Solo Team Namysłów, Rafał Miskiewicz Subar! 84-300. Kwiatkowski versus Rafał Miskiewicz. Super. Dziękujemy panowie. A przed nami kolejna walka. Walka w limicie wagowym do 75 kg. Zapraszam serdecznie bohatera tej walki. Unik Warszawa, Patryk Mielnicuk. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik Rutek Team Bydgoszcz, czyli Dariusz Rutkiewicz! 75-500. I zapraszam panowie na czas twarzą w twarz. I Dariusz Rutkiewicz. Dziękujemy panowie. I zapraszam kolejnych fighterów limit wagowy do 84 kg. Jeden fight team, Mateusz Kopecz. 84-500. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik Fighter Wrocław, Przemysław Wagrów! 84,5 kg! Mateusz Kopecz versus Przemysław Walków. I zapraszamy kolejnych zawodników. Dziękuję panowie. Limit wagowy do 93 kg, a zmierzą się w tej walce zawodnicy. Pierwszy z nich, Zenit Fit Fabric Łódź, Jakub Jasiński!
93 kg. A jego przeciwnikiem będzie Fighter WCA Fight Team Warszawa oraz Akademia Gorilla Żyrantów Piotr Drozdowski! Także 93 kg. I zapraszam panowie. Jakub Jasiński i Piotr Drozdowski, 93 kg. Dziękuję panowie. I uwaga, jest to ostatnia walka karty głównej. Będzie to limit wagowy 87 kg, a zmierzą się w tej walce zawodnicy. Zawodnik strefa walki Lubin, Armia Polkowice, Mateusz Janur! A jego przeciwnikiem będzie w oktagonie zawodnik KSW Ofensywa Jarosław Lech! 91 kg 300. Mateusz Janur versus Jarosław Lech. Dziękuję panowie. Jeszcze raz wszystkim oczywiście przypominam, którzy nas oglądają. Pamiętajcie, jutro o 18 rozpoczynamy galę. Kupujcie wciąż pay-per-view. Czekamy na was. Niesamowita gala przed nami. Jeszcze raz zapraszam. Godzina 18. A przed nami walka wieczoru. Eliminator do pasa oktagon. A w tej walce zmierzą się zawodnik Forza Brawo Pole MMA Orzeł Namysłów Dawid Drobina! Osiemdziesiąt cztery kilogramy 200. A do niego dołączy także jutro podczas tej walki wieczoru zawodnik berserker z Bielsko-Biała, sportowe Zagłębie Sosnowiec. A będzie to Adrian Durek! 84 kg 300. Adrian Dudek, walka wieczoru, eliminator do pasa oktagonu. Wielkie brawa dla wszystkich zawodników, proszę państwa. Jeżeli nas oglądacie, pamiętajcie, pay-per-view. Jutro o godzinie 18.00 wszystkich serdecznie zapraszamy. Gala, niesamowita, najsilniejsza karta walk w historii oktagon. Także widzimy się, proszę państwa, jutro jeszcze raz serdecznie. Wam dziękujemy za ten czas spędzony i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.